Cześć, Elo Morello. Pomimo plotek krążących od lat wokół orientacji seksualnej Andrzeja Piasecznego, sam piosenkarz nie wydawał się wykazywać chęci do tego, żeby te plotki potwierdzić lub je zdementować. Aż do teraz. Z tej strony Daniel z Dan Online i zapraszam na krótko i na temat. Off we go. W piątek, 7 maja, Andrzej Piaseczny był gościem Radia Z, gdzie promował swój nowy krążek 50/50 i przy okazji omawiania utworów wspominał piosenkę pod tytułem Miłość. I ta na pozór zwykła piosenka o miłości nie wydaje się być niczym specjalnym, poza tym, że została stworzona współpracując z niekim innym jak z Majką Jeżowską. Jednak przy głębszej analizie tekstu można zauważyć, że słowa piszą o uczuciu romantycznym wobec mężczyzny. Sprawdźcie sami. Nie możesz zasnąć i przestać śnić, a życie chciałbyś dzielić tylko z nim. Czy to błąd? Czy to piosenka stworzona dla wokalistki i po prostu przypadkiem została nagrana przez faceta? Nic z tych rzeczy. Piasek zwierzył się na antenie, że to utwór o nim. Niech wszyscy się kochają, jeśli tylko chcą. Nie wkurza cię, że zaraz będą łączyć tekst tej piosenki i wpisać jakieś tytuły, że pewnie piszesz o jakichś swoich sprawach. Jakby jak na to reagujesz? Bo trochę jakby... Piszę o jakichś swoich sprawach. O! Okay. Nie, jest, wiesz, no, to jest bardzo proste. Otóż ja bardzo długi czas myślałem o tym, że dotyczy mnie efekt motyla. To znaczy, że wystarczy być dobrym człowiekiem po to, żeby wzbudzić w innych ludziach sympatię, żeby dawać przykład tolerancji, akceptacji do człowieka. Mhm. Nie do geja, tylko do człowieka. Natomiast ponieważ nasza rzeczywistość, przede wszystkim społeczno-polityczna, zmusza do tego, żeby się określać, zmusza do tego, żeby powiedzieć, że licząc na ten efekt motyla nie ma problemu z tym, żeby nie wiem, zapraszać się wzajemnie do jednego stołu, mając inne preferencje, czy mając, wiesz, jakby inne zapatrywania, mając też zgodę albo niezgodę na siebie. Więc tak, to jest piosenka o mnie i mówię o tym z uśmiechem. Bardzo dziękuję ci za to, ważne słowa, fajne. Nie da się ukryć, że niedawne zakończenie współpracy Andrzeja Piasecznego z Telewizją Polską wychodzi mu na pewno na dobre. Panie Andrzeju, gratulujemy odwagi i życzymy jak najlepiej, zarówno w życiu prywatnym, jak i przy promocji nowego albumu. Moi drodzy, to było na tyle. Dzisiaj bardzo, bardzo szybko. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie na temat zwierzenia Andrzeja Piasecznego i jak film Wam się podobał, to kliknijcie łapkę w górę, gdzieś tam na dole. Jak jesteś tutaj pierwszy raz, to sprawdź też inne filmy i subskrybuj kanał, żeby nie ominąć niczego nowego w przyszłości. Trzymajcie się, do zobaczenia w sieci. Bye!